Izabella Olejnik rozśmieszała Polaków do łez. Jak dziś życie niezapomnianej belki z kabareciku Olgi Lipińskiej? W latach 70 i 80 ubiegłego wieku Izabella Olejnik należała do grona najpopularniejszych polskich aktorek komediowych. Cała Polska kojarzyła ją przede wszystkim z roli belki z kabareciku Olgi Lipińskiej i słynnej kwestii Misiek. Chcesz cukierka, którą wypowiadała w każdym odcinku kultowego programu, zwracając się do Janusza Rewińskiego. Do historii polskiego filmu przeszły jej niewielkie, ale zapadające w pamięć role w filmach Stanisława Bara i Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i miś. A fani seriali z pewnością świetnie pamiętają ją jako matkę Darka w Siedmiu życzeniach, kelnerkę w Domu i doktor Tokarzewską w 07 z Guście. Lubię dawać ludziom radość, powiedziała kiedyś Super Expressowi. Bez śmiechu wszyscy byśmy zwariowali, dodała. Izabella Olejnik miała zaledwie 17 lat, gdy zadebiutowała na scenie Studenckiego Teatru Satyryków. To, że została aktorką, bardzo nie spodobało się jej rodzicom. Pewnego dnia zjawili się w teatrze i zdecydowali, że najpierw muszę zdać maturę. Wyrwali mnie z tego cudownego miejsca, wspominała w rozmowie z panią. Zaraz po maturze wróciłam, dodała. W STS jej Izabella występowała jako adeptka, czyli aktorka bez dyplomu. Papiery uprawniające ją do nazywania siebie zawodową aktorką dostała dopiero w 1976 roku po pomyślnie zdanym egzaminie eksternistycznym. Miała już wtedy na swoim koncie rolę nie tylko w przedstawieniach STS-u, ale też Teatru Im. Norwida w Jeleniej Górze i Teatru Rozmaitości w Warszawie oraz parę występów w Teatrze Telewizji. Przełomem w karierze Izabelli Olejnik okazało się spotkanie z Olgą Lipińską. W 1979 roku reżyserka zaprosiła ją do udziału w swym kabareciku i zaangażowała do stołecznej komedii, którą wtedy kierowała. O aktorkę upomniał się też film, który jednak nie miał jej do zaoferowania nic więcej poza epizodami. Mogę mieć o to pretensje tylko do siebie. Nie umiem o siebie walczyć, twierdzi dziś. Pytana, czy czuję się niezagospodarowana przez reżyserów filmowych. Na szczęście zawsze byłam zajęta w teatrze. Więc mogę powiedzieć, że jestem aktorką spełnioną, mówi. Pierwsze małżeństwo Izabelle Olejnik zawarła, to jej słowa, zbyt pośpiesznie. Przetrwało tylko kilka miesięcy. Do teatru w Jeleniej Górze pojechałam, żeby poczuć się wolna. Zostawiłam dom i męża. Teatr był dla mnie ważniejszy niż małżeństwo, opowiadała po latach Super Expressowi. W Jeleniej Górze Izabella zakochała się po uszy w synu swojego dyrektora, Andrzeju Kozłowskim. To, że wyjdzie za niego, zdecydowała chwilę po tym, jak po raz pierwszy go zobaczyła. Po urodzeniu córki Julii aktorka i jej mąż na pewien czas przeprowadzili się do Ameryki. Andrzej Kozłowski był wtedy przedstawicielem handlowym PLN LOT, dostał zagraniczny kontrakt. A Izabella zdecydowała się polecieć z nim i zamieszkać w Chicago. Tęskniłam za teatrem, za krajem. Pracowałam w radiu, robiłam rzeźby ze skóry. Biżuterię, zaczęłam też malować. Zajmowałam się tym, na co w Polsce nigdy nie miałam czasu. A gdy kontrakt się skończył, wróciliśmy, opowiadała życiu na gorąco. Po powrocie Izabella Olejnik zgodziła się ponownie dołączyć do kabareciku, ale tym razem nie bawiło ją już tak bardzo jak kiedyś. Pani Olga Lipińska oczekiwała postaci symbolu. Ale ta kabelka już mnie nie obchodziła. Byłam już inna i nie chciałam wracać do czegoś sprzed lat, bo i po co, tłumaczyła swoją decyzję o odejściu z programu. Izabella Olejnik od wielu lat mieszka w Puszczy Kampinowskiej w starym domu, który wyremontowała razem z mężem. Życie na wsi nie pozbawia rozterek dnia codziennego, ból głowy czy zwykłej chandry. Ale obcując z naturą, łatwiej mi oddzielić sakrum od profanum, powiedziała niedawno magazynowi Cztery Kąty. Największą dumą Izabelli Olejnik są wnuki, dorośli już Karol i Franciszek. Ten drugi, Franciszek Polowiec, jest świetnie zapowiadającym się piłkarzem. Na co dzień gra na prawej obronie w Stali Rzeszów,
Kilka miesięcy temu został powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Mój kochany, mądry wnuk napisała o nim ostatnio na Facebooku sławna babcia. Izabella Olejnik na razie nie wybiera się na emeryturę. Wciąż jest bardzo aktywna zawodowo. Jeździ po Polsce z recitalami, chętnie przyjmuje rolę w serialach, w tym roku widzieliśmy ją w Przyjaciółkach i na Dobre i na Złe. Gra w teatrze. Twierdzi, że im jest starsza, tym większy ma apetyt na pracę i nowe wyzwania. Zachłannie chwytam wszystko, co nowe. Zaglądam wszędzie, w każdy kąt, za każdy róg. Kropka. Coraz więcej umiem i coraz więcej mogę. Tyle, że dziś już niczego nie muszę, a po prostu bardzo chcę, mówi.